Witam Cię w kolejnej części kursu GitHub dla inwestorów. W tym module zajmiemy się analizą potencjalnych kopii projektu, czyli informacjami, które możemy wyczytać z zakładki na GitHubie Insight Fork. Omówimy to na przykładzie repozytorium Dascoina. Temat tego odcinka wydaje mi się na tyle istotnym, ponieważ w momencie, kiedy mamy już jakiś projekt, który jawnie uznany jest powszechnie za skam, za oszustwo, możemy w dość łatwy sposób śledzić, czy na bazie tego projektu, czy na bazie repozytorium tego projektu nie powstają inne nowe, które tak naprawdę będą jedynie różniły się jakąś tam kosmetyczną otoczką, zmienioną nazwą, nowym wyglądem strony internetowej, czy nowymi profilami w social media. Dlatego tutaj warto również korzystać od czasu do czasu z tej opcji, by sprawdzać i weryfikować, czy po prostu jakieś nowe super projekty z dużym potencjałem, oczywiście w cudzysłowie, nie są tworzone na bazie już projektów wcześniej uznanych za scam. A to utworzenie takiego projektu z poziomu GitHuba jest niezwykle proste, ponieważ można tego wykorzystać przycisk Fork znajdujący się w prawej górnej części ekranu. Następnie taka kopia właśnie repozytorium zostaje umieszczona w profilu użytkownika to tworzącego, czy też w profilu danej organizacji. Możemy oczywiście zmieniać nazwę i następnie już modyfikować to repozytorium zgodnie z naszymi potrzebami. Także przechodząc do rzeczy, zakładka Insights. W lewej części ekranu następnie wybieramy sobie grupę Forks i tutaj mamy wgląd do na ten moment 22 kopii Dascoina i widzimy, że początkowo z repozytorium Tech Solution Limited Dascoin Blockchain powstało repozytorium Das International Alliance Limited Das Blockchain, a na bazie tego został zbudowany, czy też skopiowany projekt Green Power Blockchain. Następnie wybierając ten projekt tutaj z menu, klikając na niego, przechodzimy już do widoku tego projektu na GitHubie i za pomocą przycisku Compare omawianego w pierwszej części tego kursu dalej możemy sprawdzać, jakie zmiany w tym projekcie zaszły. Także to wszystko, jeśli chodzi o treść przewidzianą na ten odcinek. Dziękuję i zapraszam do kolejnej części.